Państwa powitać na konferencji prasowej Sądeckich Wodociągów, zwołanej w trybie nagłym i pilnym z powodu niezbyt miłego i będącego istotnym problemem dla całego regionu i oczywiście Nowego Sącza. Mianowicie spółka od około 2 miesięcy miała określone problemy z dostarczanymi do oczyszczalnie ścieków na ulicy Wiklinową ściekami. Te ścieki utrudniały nam, nie w żaden sposób nie zaburzyły, ale utrudniały i zwiększały koszty oczyszczania ścieków. I dopiero awaria, którą wykryliśmy w dniu wczorajszym na kolektorze prowadzącym od spółki Nowa z wysypiska śmieci przy ulicy Tarnowskiej, naprowadził nas na źródło problemu. I to źródło bardzo brzemienne w skutkach. Mianowicie z wysypiska zamiast ścieki płynne, zamiast odpady płynne były w rurę zrzucane odpady stałe. W związku z tym doprowadziło to do utrudnionej pracy oczyszczalni. Nie wpłynęło na jakość ścieków, ale zrzucanych przez nas do Dunajca oczyszczonych, natomiast wpłynęło na koszty utrudnienia pracy. W konsekwencji, ponieważ nastąpiło krytyczne złamanie warunków umowy zrzutu ścieków przemysłowych przez składowisko spółki Nowa, w dniu dzisiejszym spółka Sądeckie Wodociągi wypowiedziała umowę na odbiór ścieków przemysłowych ze składowiska ścieków, ze składowiska, przepraszam, odpadów przy ulicy Tarnowskiej. O tym fakcie poinformowaliśmy odpowiednie służby, przede wszystkim spółkę Nową pismem, prezydenta miasta Ludomira Handzla, sanepid, marszałka województwa, jako że on odpowiada za wydane pozwolenie, Wody Polskie. W konsekwencji ta umowa, jak mówię, dzisiaj została wypowiedziana. A nasze oświadczenie pan wiceprezes Sławomir Jarski w tej chwili odczyta. W dniu dzisiejszym złożyliśmy zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa. Podstawą zawiadomienia jest zagrożenie prawidłowego działania urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Jednocześnie zapowiadamy, że zaprzestaniemy odbierać ścieki z administrowanego przez spółkę Nowa składowiska odpadów przy ulicy Tarnowskiej. Na mocy obowiązującej dotychczas umowy Sądeckie Wodociągi odbierały od spółki Nowa ścieki przemysłowe ze składowiska odpadów przy ulicy Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu. Po interwencji z dnia 9 marca, spowodowanej wylewającymi się na drogę ściekami w pobliżu składowiska odpadów, okazało się, że wbrew umowie do kanalizacji trafiają także odpady stałe. Powodują one zaczopowanie, zatkanie kanalizacji sanitarnej. W trakcie prac polegających na udrożnieniu kanału, kontrolerzy Sądeckich Wodociągów ustalili, że trafiają do kanału oprócz ścieków płynnych także odpady, które rażąco naruszają zapisy umowy. Podczas kontroli obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. W dalszej konsekwencji taki sposób pozbywania się odpadów przez spółkę Nowa może powodować uszkodzenia urządzeń kanalizacji sanitarnej, urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków oraz zniszczenia złoża bakteryjnego niezbędnego w procesie oczyszczania ścieków. W efekcie cały proces technologiczny może zostać zakłócony. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że ścieki nieoczyszczone mogłyby wpadać do Dunajca, co byłoby zagrożeniem ekologicznym. W trosce o bezpieczeństwo ekologiczne i prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Sądeckich Wodociągów zapowiedzieliśmy w dniu dzisiejszym wypowiedzenie umowy spółce Nowa. O tym fakcie została poinformowana spółka Nowa, prezydent Nowego Sącza, sanepid. Ze względu na powagę sprawy o sytuacji powiadomiliśmy także marszałka województwa małopolskiego oraz Wody Polskie. Doszło bowiem do niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzania ścieków ze składowiska spółki Nowa do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów. Zaprzestanie odbioru ścieków ze składowiska nastąpi zgodnie z zapisami umowy w terminie 20 dni od daty otrzymania pisma informującego spółkę Nowa o wypowiedzeniu tejże umowy. Zarząd Sądeckich Wodociągów
wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem przestrzegania procedur przez spółkę Nova. Prowadzi to bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego. Teraz pozwolicie Państwo, że zaprezentujemy parę dowodów fotograficznych i wideo. Pan wiceprezes. Chciałem zaprezentować Państwu film, który przedstawia kilka różnych miejsc, które wczoraj zostały poddane kontroli. Na terenie składowiska odpadów. Jest to pierwsza studzienka na terenie składowiska odpadów, gdzie jest wylot ścieków ze składowiska. I jak widzimy tutaj studzienkę, oprócz ścieku płynącego mamy do czynienia z osadem stałym. Tego nie powinno w ogóle być. Spółka Nova posiada na terenie składowiska podczyszczalnię ścieków, która powinna separować stałe części od części ciekłych. I wyłącznie części ciekłe powinny być wprowadzane do kanalizacji. Proszę Mateusz, puść chwilę. Jak widzimy, tutaj jest mnóstwo tego, czego nie powinno być. No i wszystko to powoduje zatykanie kanalizacji. Urządzenia podczyszczające na terenie składowiska odpadów nie pełnią żadnej swojej funkcji. To, co powinno być odczyszczane, przelatuje przez kanalizację i w dalszych studzienkach powoduje to sklejanie się tej substancji. Sklejają się te substancje do postaci takiej galaretowatej, twardej, która jest znacząco większa od średnicy rury lub wypełnia całkowicie rurę, co powoduje do powstania zatoru. Wówczas się, to jest właśnie przykład tej substancji wyjętej ze studzienki. To jest kleista, galaretowata postać, która zatyka kanalizację, ścieki wypełniają studzienkę i wylewają się na zewnątrz. Tego nie powinno być w ogóle w rurze. Jak widać po odseparowaniu, tutaj się znajdują woreczki foliowe, szmaty, jakieś gąbki, co nigdy nie powinno się wydostać z terenu składowiska odpadów do kanalizacji sanitarnej. Jeszcze parę zdjęć. No to jest przykład ten, który Państwo tutaj widzieli. Jest to nieprzyjemny być może widok, ale no, z takimi zderzyliśmy się faktami, co świadczy o rażącym naruszaniu procedur oczyszczania ścieków i wprowadzania ich do kanalizacji sanitarnej. Tego nie powinno nigdy tam się znaleźć. To jest nie kula ziemska, ale to jest właśnie widok ze studzienki. Jak widać, tylko powinny być te substancje płynne. Pozostałe są to zagrażające naszym urządzeniom substancje stałe. Zarówno przepływowi ścieków przez rurę, jak i przede wszystkim zagrażają już, powodują szybsze zniszczenie urządzeń na oczyszczalni ścieków. Pamiętajmy o tym, że przed wylotem tego ciągu kanalizacji znajduje się osiedle przy ulicy Gajowej, gdzie kilkanaście domów jest poniżej składowiska. Ewentualne rozlewisko w tamtym terenie, biorąc pod uwagę, że przez środek tego osiedla przepływa jeszcze potok Kratówka, no nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, do czego to by mogło doprowadzić i czym grozi. Dobrze, my zapraszamy Państwa oczywiście do pytań. To zawiadomienie do prokuratury zostanie uzupełnione o dane pozyskane we wczorajszym popołudniu. Już zidentyfikowaliśmy źródło problemów oraz prawdopodobne źródło zanieczyszczenia środowiska w okolicach bramy spółki Nova. Prosimy o pytanie. Czy chemicznie przebadano skład tych... Wstępnie bardzo przebadaliśmy, proszę Państwa, i występują tam wielokrotne przekroczenia. W zakresie parametru chemicznego zapotrzebowania tlenu HZT przekroczenie prawie trzykrotne. W zakresie azotu amonowego przekroczenie 2,9-krotne. W zakresie norma w zakresie zawiesiny przekroczona 45-krotnie. Bardzo wysoka przewodność, 9-krotnie wyższa od typowych ścieków do pływania, czyli to są wstępne badania. Ścieki zostały również, trudno to nazwać ściekami. Te odpady stałe, które się nie powinny tam znaleźć, zostały również pobrane do badania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czyli to jest wynik wstępnego badania. Tak. Oczywiście zdając sobie sprawę z konsekwencji tych decyzji, które dzisiaj Państwo ogłaszacie, czy możliwy jest jakiś tryb warunkowy podtrzymania tej współpracy? Czy ta decyzja jest ostateczna? Panie redaktorze, my dlatego mogąc wypowiedzieć, i to jest zawarte w piśmie, które skierowaliśmy zarówno do prezydenta, jak i do spółki Nova, jak i do sanepidu, mogąc wypowiedzieć i zaprzestać odbioru ścieków dzisiaj natychmiast, przychyliliśmy się jakby do społecznego bezpieczeństwa
i daliśmy termin 20-dniowy, który mamy normalnie zapisany w umowie. Natomiast biorąc pod uwagę to, co jest, powinniśmy wypowiedzieć i zaprzestać odbioru ścieków w dniu dzisiejszym, natychmiast. Natomiast daliśmy 20 dni na to, żeby odpowiednie służby zapoznały się z sytuacją, a spółka nowa, żeby podjęła działania w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania składowiska. Ponieważ po 20 dniach my zaprzestaniemy, mamy w tej chwili wypowiedzianą umowę, nie będziemy odbierać tych ścieków, a warunkiem zawarcia nowej umowy jest zakceptowanie przez Sądeckie Wodociągi takich warunków, które w pełni zabezpieczą naszą oczyszczalnię oraz sieć kanalizacyjną. Może się okazać, proszę Państwa, że nasze dość zaawansowane i skuteczne techniki czyszczenia rur kanalizacyjnych mogą być nieskuteczne w tym przypadku. Być może trzeba będzie pewne odcinki kanalizacji wręcz wykopać. To są bardzo poważne koszty i my nie zamierzamy ich ponosić. Również od razu oświadczamy, że warunkujemy odbiór ścieków po zatwierdzeniu naszych warunków i to surowych warunków bezpieczeństwa oraz pokryciu wszystkich kosztów, które spowodowało nieodpowiedzialne zachowanie spółki nowa. Czy ten kolektor jest wspólny dla innych odbiorców? Na pewnym odcinku nie. I to wykryliśmy przede wszystkim na tym odcinku tylko od spółki nowa płynącym, od składowiska przy ulicy Tarnowskiej. Później ten kolektor jest wspólny również dla ulicy Gajowej. I to niestety musimy czyścić i ponosić tego koszty. Od wczoraj trwa czyszczenie tego kolektora, żeby inni ludzie mogli bezpiecznie odprowadzać ścieki do sądeckich wodociągów, do oczyszczalni sądeckich wodociągów. A ile ścieków spółka nowa generuje co roku? Proszę pana, to jest oczywiście zróżnicowane od tego, jakie są opady, jaki jest okres, bo my mówimy o odciekach z czaszy składowiska. W tej chwili to jest około 3 metry sześcienne na godzinę. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, średniodobowy zrzut ścieków płynnych to jest około 45 metrów sześciennych na dobę. Natomiast tutaj chcę dodać, że to zdarzenie wczorajsze nie jest pierwszym zdarzeniem, które miało miejsce na odcinku, podkreślę, kanalizacji, która jest wyłącznie eksploatowana przez spółkę Nowa. Nikt inny tam nie użytkuje tego odcinka. W miesiącu styczniu, w połowie miesiąca stycznia, miała miejsce pierwsza awaria, która też była spowodowana niewłaściwą eksploatacją, ale dodatkowo podczas jej usuwania okazało się, że na terenie działki należącej do spółki Nowa było uszkodzenie mechaniczne rurociągu, które wystąpiło w miejscu, gdzie się rurociąg krzyżował z potokiem Kratówka, więc widocznie ktoś tam wykonywał jakieś prace czyszczące, uszkodził nasz rurociąg, nie naprawił go w sposób profesjonalny, zgodny z techniką i ten stan doprowadził do tej pierwszej awarii. Było to ostrzeżenie, ale niestety, no jak widać, sytuacja się powtórzyła. Proszę Państwa, tak naprawdę już wtedy dokonaliśmy badania ścieków, bazując oczywiście na informacjach głównie dostępnych medialnych, że tam na terenie spółki są składowane odpady zielone. I rzeczywiście po zbadaniu tych ścieków stwierdziliśmy łączny procent przekroczenia 1244,7%. To się tak przelicza, że za 1% to jest 0,6 grosza. W związku z powyższym cena kosztów odprowadzenia ścieków do spółki Nowa wzrosła z standardowej taryfy 8,26 netto o 7,47 zł do 15,73 zł. My bardzo niechętnie przyjmujemy takie ścieki, ale przyjęliśmy oczywiście wyliczając zgodnie z taryfą, bo tak mamy tam zapisane, koszt odprowadzenia takowych ścieków. W tym również występował, na co nam zwracano uwagę, węgiel organiczny, gdzie nastąpiło przekroczenie normy o prawie 200% tego węgla organicznego, którego w ogóle tam nie powinno być. Mimo to odbieraliśmy te ścieki i wtedy już wyczyściliśmy kolektor, bo wtedy już kolektor się przytykał. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że ta sytuacja będzie tak dramatycznie narastać do kompletnego zatkania kolektora. Będziecie Państwo mieli dostępne pismo, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, bo tak naprawdę ktoś, prokuratura powinna rozstrzygnąć kto. Najpierw chyba próbował jakieś ścieki wylewać do rowu. Ten rów był zablokowany przez żeremie bobrowe, nie popłynęło. Z tego rowu ktoś wypompował ten, jak Państwo sami nazywaliście, glut, czyli te odpady płynne i stałe i wpompował do naszej kanalizacji i to spowodowało. To się stało prawdopodobnie 8 marca po południu i 9 marca mieliśmy wczoraj rano awarię, zablokowanie kanału i wylew ścieków. Usunęliśmy i stwierdziliśmy właśnie skąd biorą się nasze problemy i co tak naprawdę spółka Nowa usiłuje nam dostarczać na sądecką oczyszczalnię.
Ja jeszcze raz powtarzam, to już nie jest kwestia nawet badania szczegółowego ścieku. My mówimy o tym, że teraz mają trafić ścieki, odpady płynne. Od odpadów stałych są spółki śmieciowe. My odpadów stałych przyjmować nie będziemy. Pan wiceprezes tłumaczył, spółka posiada separator, którym rozdzielać, powinien proces nastąpić sedymentacji, rozdzielenia tego, co rzadkie, tego, co gęste. Ścieki płynne płyną dalej i wpływać mają do naszych rur. Ścieki stałe powinny być wybrane i usunięte. Wywiezione na składowisko, nie wiem, co z tym spółka nowa robi. Zutylizowane zgodnie z przepisami ochrony natomiast środowiska. Spółka wpadła, zdaje się, domniemujemy na taki genialny pomysł, żeby to wszystko mieszać. Areatory, które powinny napowietrzać ścieki, występowały w roli młynków, które mieszały to wszystko i wrzucały do rur, do odpływu kanalizacyjnego. I to doprowadziło do tej sytuacji, w której musieliśmy, jak podkreślam, wyłącznie w trosce o dobro społeczne, z 20-dniowym okresem wypowiedzieć umowę. A ile razy rocznie pracownicy sądeckich wodociągów kontrolują jakość ścieków w spółce nowa? Proszę pana, to jest bardzo zróżnicowane, dlatego że my robimy kontrole dorywcze. To nie jest tak, że proszę państwa, kontrola ścieków to jest pobranie tych ścieków, poddanie ich badaniu. My oczywiście przeglądamy studzienki, my czyścimy naszą kanalizację liniową, natomiast robimy to w odstępach rocznych, dwuletnich, to zależy od sytuacji. Kilka razy w roku też. Ja chcę dodać jeszcze jedną kwestię. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, które posiada spółka nowa na odprowadzanie odcieków płynnych do kanalizacji sanitarnej, jest tam taki punkt, który mówi, że w przypadku, gdy na terenie spółki nowa, na tych urządzeniach podczyszczających wystąpiłaby awaria i dostawałoby się do kanalizacji sanitarnej coś niewłaściwego, na przykład odpady stałe, to spółka ma obowiązek poinformować nas, jako właściciela kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, o takiej awarii. Żadnej takiej informacji nie było. Dopiero awaria, która wystąpiła poza spółką nowa na odcinku i wylew ścieków miał miejsce na drodze, dopiero to była informacja o awarii. Czyli według panów te ścieki, znaczy te odpady stałe zostały umieszczone w tej sieci? Proszę pana, nie prowadzono prawidłowej gospodarki rozdziału odpadów, odcieków z czaszy na odpady stałe i odpady ciekłe. Odpady ciekłe do nas mogą trafić. Co jakiś czas zrobimy badania, dlatego że odpady, które bardzo przekraczają normy, mogą doprowadzić do tego, że zatruje się nasze złoże biologiczne. I to już wtedy, proszę państwa, może grozić sytuacją taką, jak miała Warszawa, tylko z innego powodu, czyli Czajka 3. Tak? Nie będzie oczyszczać ścieków, tylko będzie zrzucać nieoczyszczone ścieki, bo złoże biologiczne obumrze. Oprócz tego, to właśnie te odpady stałe powodowały szybsze zużycie naszych części mechanicznych, bo tam mamy procesy mechaniczne oczyszczania ścieków i procesy biologiczne. I my nie dość, że mieliśmy zwiększony wywóz osadów, za które płacimy, zwiększoną ilość skratek, to taki rodzaj odpadów, o którym zdaje się rok temu było w miarę głośno, jak spółka nowa podniosła nam cenę z 216 zł na 1000 zł, a dostarczamy to w tej chwili do Tarnowa za około 470 zł, ale to spowoduje zwiększoną ilość tego, co musimy właśnie, tak jak powinno być zrobione na terenie przy separatorze, powinny być oddzielone, przekazane jako odpad i wywiezione, zutylizowane. I każdy to robi na swój koszt. Separator nie był wyczyszczony. Proszę pana, przyczyna tkwi w takim, a nie innym prowadzeniu polityki zarządzania wysypiskiem. I tu proszę pytania kierować nie do nas, bo my odpowiadamy tylko w zakresie tego, co do tej pory przyjmowaliśmy, co nam szkodziło naszej oczyszczalni, co właśnie zdecydowaliśmy się w terminie 20 dni przestać przyjmować. Znaczy dodam, że podczas wczorajszej wizyty naszych pracowników na obiekcie, właśnie na tej podczyszczalni ścieków, pracownik, przedstawiciel spółki Nowa, który był tam obecny podczas tej kontroli, no powiedział wprost, że tam ten separator nie był czyszczony, nie pamięta, kiedy był czyszczony, więc to o czymś świadczy. Ale to już pytania nie do nas. Dokładnie. Po 20 dniach, gdzie spółka nowa będzie? Proszę pana, w piśmie wyznaczamy im zastępczy odbiór ścieków.
przy ulicy Wiklinowej na oczyszczalni. Natomiast od razu uprzedzamy, tam jest automatyczna stacja zlewna. W związku z tym, jeżeli tam będą przekroczone parametry ścieków, to automat po prostu tych ścieków nie przyjmie. Na chwilę obecną spółka będzie mogła, czy na chwilę obecną, po 20 dniach, spółka będzie mogła tam, jeżeli ścieki będą miały parametry trzymane, będzie mogła oddawać te ścieki i płacić nam i przywozić je wozami z transportem asenizacyjnym. A inne rozwiązania, no to już jest w gestii zarządu spółki. Jeżeli nie pilnuje, nie przestrzega zasad pozwolenia wodnoprawnego, no to Sądeckie Wodociągi nie mogą, no mówiąc trochę pół żarty, pół serio, chociaż to sytuacja nie jest żartobliwa, przepuszczać przez naszą oczyszczalnię do Dunajca składowiska, odpadów ze składowiska. No, takiego nowatorskiego rozwiązania to ja jeszcze nie spotkałem jak na całym świecie, żeby ścieki stałe przez rurę wrzucić do oczyszczalni, następnie co, my będziemy wywozić i płacić za to, czy będziemy rzucać do Dunajca? No, proszę Państwa, to jest kompletne szaleństwo. To jest kompletne szaleństwo i działanie skrajnie nieodpowiedzialne. Jeszcze jakieś pytania z Państwa strony? Dziękuję bardzo. Serdecznie.